Cześć, na was w kolejnym odcinku z Red Dead Redemption 2 rozpoczynamy kolejną fabularną misję. Chyba wybieramy się na napad, na pociąg. Jedzie nas wielu, sześciu. O nie, ale jestem psułem teraz, a tak fajnie jechaliśmy. Dobra, udajmy, że tego nie było. Widać tory. I tutaj tego dokonamy. Dobra, spójrzmy na to. Coś się wszyscy ustawiamy wszędzie. Is Bill there? Yeah. You want to head down, see how he's getting on? Okay. Dobra, mam za zadanie sprawdzić, jak radzi sobie Bill. Nie wiem, czy mam tam pojechać na koniu, czy normalnie, ale nie, chyba na koniu. Bill jest tutaj. Podkłada ładunki wybuchowe pod te tory. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda. I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator.
No i dobra, należy teraz przymocować ląd do detonatora. Czyli zza tego kamienia będzie to detonowane. Okay, this is good. All right. That should do it. You head back up to the others. I got it from here. Dobra, no to wracamy do nich. I tam myślę, że wejdę na górę i zaraz powinna być akcja z wysadzeniem pociągu. Nie pociągu, tylko torów. On się zapewne wykolei. Be here any minute now. Gentlemen, it's time. Good luck. Follow you. You all know what to do. O nie, nie udało się to. Musimy sobie w jakiś inny sposób poradzić. Mam nadzieję, że teraz się uda skoczyć na ten pociąg. Tak, uda się. Świetne miejsce tu jest do tego. Skaczemy. No trudno, straciliśmy Javiera. Na razie muszę pomóc Lenemu chociaż, żeby on tutaj się ciągnął. Dobra. Ale fajna akcja. Sam początek gry, a tu taki napad. Tutaj jeszcze mi się udało biec. Górą, ale też muszę pobiec dołem. Szkoda, że na online nie było takich misji. To jest zupełnie inny poziom misji. Trzeba chyba przez cały pociąg przebiec i zabić maszynistę. Dobra, już jestem obok niego. O nie! Był sprytniejszy. Jakoś może mi się uda uwolnić teraz. Tak, udało się. Dobra, i mogę go udusić. No nie, wyszarpał się z tego jakoś. O nie! Na online dało się dusić w ten sposób. Wracamy do punktu kontrolnego. Trzeba było go było obić, a nie dusić. Dobra, teraz w inny sposób to zrobię. No, tak to chyba było. Dobra, można się tego ograbić przy tym wszystkim. I dobra, zatrzymujemy ten pociąg. Strzelanie na dalsza, czyli jest ich tu więcej. Nie wiem, gdzie oni siedzieli.
Ale dobra, zaraz ich i tak załatwimy. Dobra, szybko muszę lekarstwo i wycofać się na tą pozycję jednak, bo tam ich jednak trochę jest. A Artur ma małe życie bardzo tutaj na ten moment. To będzie potem rosło z czasem. Teraz jest 1/4 tego całego okręgu. I to jest maksimum, co się teraz da mieć. Chyba strzelanie z łuku zwiększa żywotność. Dobra, chyba uciekają, czy nie? Nie, to nasi. Dobra, czyli wszyscy zostali pokonani. O, już się wytrzymałość zwiększyła. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Corps. Come on, boys. We got our orders. Okay, you asked for it. We ain't Five, opening this door. 4, 3, 2, 1. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. No to będzie trzeba wysadzić te drzwi. Mam nadzieję, że tym razem już zadziała wszystko. Dobra, tu jest prostszy system. Po co dwa naraz? Jedno do drugiego by się wysadziło przecież. Dobra, trzeba się troszeczkę wycofać. O, mały był wybuch. Dobra, niech wychodzą teraz. Look at this place. It's like a palace. Well, now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh yes. Should be easy as cake. Jakiś list do zbadania. Me and Arthur did all the work. Yeah, you did good. Didn't see you rushing to jump on that train. Co tu mamy dalej? Zegaru. Platynowy zegarek kieszonkowy. No na bogato tutaj mieli. Kolejny list. Dobra, no to zobaczmy, co jest w tej szafce. O, jakaś skrzynka. To jest chyba najważniejsza rzecz tutaj. Obligacje, tak, po to tu chyba przyszliśmy. Dobra, czyli czas wychodzić. No ale fajnie tu bardzo mieli w tym pociągu. Bonds. They worth anything? Oh, sure.
bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride! Okay. Get on the train. Quick. All of you. Any bright ideas, I kill all three. So behave. Come on! Move! We won't tell a soul, I swear! I thought we had a deal! If I hear so much as a footstep in this car, you'll end up like all your friends out here. Czekam, że go nie zabiję, tylko wyceluję w niego tą broń. Chociaż dwóch przeżyję. Dobra, będę musiał poprowadzić teraz ten pociąg. No i dobra, uruchamiam go. Aha, sam sobie pojechał. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well then, let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me? With the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. No i dobra, w tym momencie będziemy kończyć ten odcinek. Bardzo ciekawie się robi. Opuszczamy to obozowisko. Wyruszamy do następnego. W
tereny, gdzie już śniegu nie ma. Tak naprawdę już go w ogóle nie będzie teraz. No i dobra, w kolejnym odcinku kontynuacja tej podróży, a w tym byłoby to już na tyle i cześć!